Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia Rims Racing. W tym odcinku zajmiemy się montażem oraz demontażem oto tego motocykla, jakim jest Yamaha R1. No, sam jestem ciekaw, jak tutaj twórcy podeszli do tego aspektu, jak tutaj można ten motocykl rozebrać. No, dosłownie do części pierwszych, ile można tutaj komponentów po prostu pozdejmować, pozamieniać, stuningować. No to może zacznijmy od takich elementów, które no wręcz w tym motocyklu nam nie będą po prostu potrzebne. No chyba, że kierowca jest taki, że lubi jednak się wpatrywać to, co się dzieje za nami. Ale wiadomo, my w grze jedziemy tutaj sportowo, więc lusterka nie są mi tutaj potrzebne. Co do kolejnej rzeczy, to tablica rejestracyjna. Nie jedziemy na drogach, jedziemy na wyścigach, więc też ten komponent nie jest nam po prostu potrzebny. Kolejne, co możemy sobie tutaj zdemontować, co będzie nam pozwalało w jeździe i kontynuacji, jest to dokładnie pompa tylnego hamulca kciukowego. Nie jest ona w ogóle nam tutaj potrzebna, naprawdę, i możemy po prostu bez tego komponentu tutaj jechać dalej. Jak widać, ta ikona w ogóle się nam nie podświetla. Jeżeli jest taka migająca, to jest ten element nam tutaj bardzo potrzebny. Kolejne, co możemy sobie tutaj zdemontować? Może powiem tak, nie będę demontował tego tak, jak to jest w serwisach, salonach, albo naprawdę w specjalistycznych testach, tylko tak od siebie będę tutaj demontował te rzeczy. No to może zdemontujemy sobie szybę. Jak widać, na czterech śrubkach przedniej szyby już nie ma. No, tak za każdym razem będę oglądał to. Błotnik przód. Demontujemy. Yamaha jest już zdemontowana przód. Gdybym tak w realu sobie zdemontował przód, ile by mi tam kamieni powpadało, ile tu liści by było, naprawdę bym tak uszkodził ten motocykl, no wręcz by był po prostu nie do jazdy. Dobra, tył. Sobie teraz to wszystko zdemontujemy. Pięknie. Pewnie bym rozwalił całą chłodnicę. Na pewno. Dobra, teraz jak już się to zdjęło, może siodełko też to jest fajna rzecz, tylko musiałbym zobaczyć, gdzie to siodełko było. A jest siodełko, też mogę tutaj zdjąć. Jest pięknie, siodełko jest tutaj zdjęte, ale tutaj coś przyuważyłem od razu. Mamy tutaj takie przewody od razu. Fajnie oni tutaj zrobili od względu takiej teksturowości. Jak patrząc się na tą grę, to naprawdę mogę powiedzieć pod względem tych, że tak powiem, rozebrania, fajnie to wygląda. Wręcz brakowało takiej gry w XXI wieku, że no mamy jedyny taki symulator budowy takiego motocykla. Naprawdę nie było żadnego takiego symulatora. Dlatego ta gra bardzo mi tutaj przyciągnęła wręcz. Dobra, manetka. Tak, tutaj sobie manetkę lewą zdejmiemy. Pięknie. Mamy już tutaj zdjętą manetkę. A jak lewa strona, to może od lewej strony sobie zaczniemy, czyli naszą elektronikę. To znaczy panel z przyciskami do elektroniki. Jak ktoś ogląda MotoGP, to może tutaj zauważyć, co tutaj mają takie przyciski zawodnicy. Zielony, żółty, czerwony. To jest ta cała elektronika, którą tutaj za pomocą kciuka mogą po prostu manipulować zawodnicy z MotoGP. Dobra, może ja sobie tutaj to zdemontuję. Naszą elektronikę. No bo do elektroniki nie możemy się dostać, byśmy musieli na teraz zdjąć sobie owiewki. O, mamy tutaj owiewki, to też jest fajna opcja.
ile z ona z elementów się składa. O, w tym miejscu może tutaj zobaczymy. Przód, bok, prawy, lewy. Tutaj jeszcze mamy kolejne części. Cała skorupa jest z motocykla w tym momencie zdjęta. Jak ten teraz motocykl się prezentuje bez tej skorupy. Wszystkie komponenty mamy tutaj naprawdę zobaczone, sprawdzone. Jak widać, w którym miejscu dokładnie jest ta elektronika. Tutaj pokazuję myszką i może przejdziemy do demontażu tej naszej elektroniki. Jest już nasza zdjęta elektronika. Czy w normalnym jeździe, takim turystycznym, moglibyśmy jeździć bez elektroniki? No pewnie, że tak. Tylko, że tutaj w grze nam się to podświetla. A mógłbym jeździć bez, po prostu. No ale wiadomo. Tutaj jedziemy sportowo. Może filtr powietrza. Mamy zdjęty. Łańcuch na razie nie. Dźwignia hamulca. O, tutaj po pierwsze to jest zbiornik. Trzeba tutaj zbiornik płynu hamulcowego. Sobie teraz zdejmiemy ten pierwszy zbiorniczek. Wyjmiemy sobie śruby. Usuń pompę hamulca z kierownicy. Usuwamy śruby. I usuwamy tą dźwignię hamulca. Mamy już tutaj usuniętą dźwignię hamulca. Przewody niestety nie możemy tutaj zdjąć, jeżeli chodzi o hamulec. Płyn tak samo tutaj już nie możemy. Tarcze na razie nie, klocki tak samo, poczekamy sobie na to. Wydech. A propos wydechu, jeżeli ktoś na początku by chciał wydech sobie zdjąć, to gra mu nie pozwoli na to. Trzeba owiewkę, szybę i siodełko zdjąć. Troszeczkę bez sensu, bo ja bym mógł wydech zdjąć bez, że tak powiem, zdejmowanej owiewki całej. Taki troszkę błąd tutaj zauważyłem, że jak chce ktoś wydech zdjąć, to musi całą owiewkę zdejmować. Ale dobra, wydech tutaj sobie zdjęliśmy. Tutaj jest wszystko. Zaprzęgania nasze. Opony. Światła niestety nie można tutaj zdemontować. Ale manetkę prawo jak najbardziej. I mamy zdjęta. Światło, malowanie tak samo, tutaj nie można, tutaj jest wszystko z elektroniki, filtr powietrza jest zdjęty, łańcuch, możemy teraz sobie, tak, łańcuch teraz sobie tutaj zdejmiemy. Poluzowaliśmy go i już mamy zdjęty. Można zobaczyć, jak teraz ten motocykl wygląda bez łańcucha. Jest, jest. Fajnie to jest pokazane. Koło zębate. Ale żeby się dostać do koła zębatego, to ja muszę tutaj pierwsze te wszystkie klocki pozdejmować. Pompa sprzęgło. Ale tutaj możemy. Do pompy się możemy dostać. Pompa, dźwignia. Tak jest. I usuwamy śruby. Mamy tutaj zdemontowaną część, dobra. Koło zębate tył. Przewody niestety nie można. Co tutaj mamy kolejne? Chyba tak, zaciski przód bym tutaj teraz wszystkie pozdejmował i byłoby to dobre. Tak, zaciski i klocki. Sobie tutaj po prostu to demontujemy.
pięknie. Mamy już teraz motocykl bez zacisków w naszym motocyklu. Teraz może przejdziemy do tyłu. To samo. Zdejmiemy sobie i ładnie tutaj poluzujemy. Mamy już to zdjęte, przód i tył, tarcze. Tylko żeby tarczę tutaj zdjąć, to bym musiał całą oponę wyciągnąć i jakby to tak fajnie po kolei, żeby to wyglądało, ale dobra. Bo tak jak mówię, nie robię tego po kolei, obręcz. Ktoś bym mógł powiedzieć też felga. Obu, o właśnie ta śruba tutaj obustronna. Tutaj jest nasz obręcz z widelca. Dobrze. Wyjmujemy śruby. Fajnie wizualnie to wygląda, naprawdę. I bardzo mi się tutaj bardzo podoba w tej grze właśnie te kwestie wizualne. I tarczę mamy zdjęto, jak widać, jak to wygląda z przodu. Mamy to wszystko tutaj pozdejmowane, ale jak widzę, ta śruba, która jest tutaj przez całe koło, które tutaj idzie, ona jest z powrotem tutaj zakładana. Dobra. Może tutaj sobie zdejmiemy teraz. Przewody niestety nie możemy. Tak, tutaj może tarcza, tył, obręcz i tarczę sobie też tutaj zdejmiemy. Usuwamy tą śrubę. Teraz sobie zdejmujemy obręcz z wahacza naszego. Wyjmujemy śruby i zdejmujemy naszą tarczę. I mamy już tutaj ładnie nasz motocykl rozebrany. Przewody nie można, płyn też tutaj nie bardzo, wydech już został zdjęty, tutaj powiewki wszystko, zawieszenia, tak jest, ja bym chyba tutaj już zaczął z zawieszenia przód, nasze zdjąć. Zwolnienie naszego widelca. Ładnie, usuń goleń widelca z motocykla. No i odpinamy te sprężyny. No i mamy ładnie, już bez naszego, że tak powiem, zawieszenia z przodu zostało to zdjęte. Teraz pora na amortyzatory i sprężyna amortyzatora. No i odpinamy tą sprężynę. Ładnie to wygląda. Szybki demontaż. Olej. Propos oleju. Olej zawieszenie jest. Że tak powiem, nie można z tym nic nie zrobić. Możemy tylko chyba zmienić na lepszą, że tak powiem, sprawę, jeżeli chodzi o ten olej. Tutaj nawet pisze, dba o szczelność i zmniejsza tarcie. Olej. Czym jest lepszy, tym lepszym będziemy mieli osiągi odnośnie naszego motocykla. Fajnie, że tutaj wszystko jest fajnie pokazane, co do czego jest. Nawet taka osoba, która jest wręcz laikiem i by chciała poznać tajniki motocykla, naprawdę ta gra trochę jej po prostu w tym pomoże. Opona przód. Jedyneczka. I zdejmujemy opon. Są takie specjalne maszyny do zdjęcia opon. Jak jeszcze grałem w grę, to był Drift 21, kto mnie oglądał, to widział tą maszynę, gdzie można było po prostu tą oponę po prostu sobie tutaj zdjąć. Opona tył. No i mamy zdjęta. Ogrzewacz. Poczekajcie, poczekajcie, bo muszę za chwilę powiedzieć coś w sprawie naszych ogrzewaczy. Można też je nazwać jako koce grzewcze. Malowanie światła. Olej. O! Zapomniałem koła. Koło zębate przód. I koło zębate tył. O, jest ładnie. Mamy pozdejmowane. Przewody nie można. Tutaj też nie.
Co jeszcze nam tutaj zostało? A, w sprawie ogrzewaczy. Może tutaj naprawdę sobie tutaj poczytać na ten temat, chociaż mógłbym powiedzieć tak, propos ogrzewaczy, teraz sobie tutaj kliknę, może przejdę do tego tutaj sklepu może. Bo mamy tutaj różne takie rodzaje ogrzewaczy. One są dobre. Moim zdaniem w MotoGP by to było bardzo dobre podczas kwalifikacji. Mamy na przykład taki tor, gdzie temperatura asfaltu jest nieco niska, ale chcemy zrobić dobre okrążenie. Czyli co potrzebujemy? Naprawdę, żeby ta temperatura opony była nieco wyższa niż temperatura powietrza i asfaltu, bo wtedy będziemy mieli lepsze trzymanie tej opony i wykonamy o wiele lepszy czas w okrążeniu. Szkoda, że czegoś takiego nie ma, ale podczas oglądania transmisji MotoGP naprawdę jest to zauważalna rzecz, że tutaj różne teamy korzystają właśnie z takich koc termicznych, mogę powiedzieć kocy grzewczych, żeby po prostu jak najlepszą tą temperaturę uzyskać, żeby zawodnik miał odpowiednio dobry czas. To jest fajna opcja, ale czy tu się sprawdzi? No zobaczymy. Ja na razie koców grzewczych tutaj nie zamierzam na razie kupować. I tutaj możemy sobie teraz zobaczyć, co jest nam potrzebne w motocyklu, a w ogóle co jest nam niepotrzebne. Ikona, która nam miga tutaj. No to wiadomo, trzeba ją po prostu tutaj zabudować. To co nie miga, jest to nam niepotrzebne. Co tutaj można powiedzieć? Lusterka, malowanie, to znaczy tablice rejestracyjne nie migają, nie jest tam ikona potrzebna. No i tak jak mówiłem, tutaj jeszcze pompa tylnego hamulca kciukowego jest w ogóle nam ta opcja niepotrzebna. Moglibyśmy po prostu to zdemontować, nie mieć tego i nie byłoby po prostu problemu. Teraz sobie przejdziemy do salonu. Jak ten motocykl jest tutaj rozebrany, ładnie. Mogę powiedzieć, jeszcze twórcy mogliby tutaj zrobić jeszcze taki demontaż na przykład naszych świateł, naszego światła do tyłu, podnóżki, jak tutaj są, bo wiadomo, podczas takich upadków tak też moglibyśmy te podnóżki tutaj po prostu połamać. No jeszcze jest wiele tutaj komponentów, że można by było tutaj zdemontować, jak widać ten element cały, nasz cały bak tutaj, silnik, tutaj gdzie zawodnik operuje skrzynią biegów, daje podnóżek, tutaj do góry wbija biegi, redukuje biegi. No naprawdę można by było jeszcze tutaj naprawdę sporo rzeczy jeszcze tutaj w tym motocyklu naprawdę zdziałać, ale jak na pierwsze debiutanckie studio mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, jednakże mamy taką grę, gdzie możemy po prostu sobie motocykl rozkładać, składać na różne komponenty. Ale będę chciał też zobaczyć propos hamulca. Świeci się, świeci. Mamy. A czy możemy włączyć silnik? A tutaj myślałem, że nie można będzie, ale jednak można. Nawet jak jest motocykl rozebrany, jeszcze można go odpalić. Ładnie to wygląda, naprawdę. Jeżeli chodzi o takich spraw, to naprawdę fajnie. Teraz myślę, żeby zobaczyć jeszcze inną opcję. Ciekawie, jak on będzie wyglądał w moim salonie podczas kariery. A jest, no fajnie to wygląda. Popatrzcie, jak on teraz się patrzy na ten. Normalnie rozebrałem go do części pierwszej. Chyba będzie musiał mechanik co najmniej z 2 tygodnie mi go składać. No jest tutaj, jest w karierze. On jest całkowicie rozebrany. No nieźle, nieźle. Na pewno bym teraz nie mógł takim czymś jechać, ale fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę. Tutaj się jednak postarali twórcy a propos tego. Dobra, no to może tak nie po kolei. Zaczniemy od montażu. Zaciski przód. Jak ja będę chciał teraz zaciski przód zrobić, to od razu mi się wyświetli cała lista po kolei, co ja muszę zrobić, żeby te zaciski tutaj zabudować. Tak właśnie myślałem. Od 1 do 7.
Pierwsze to będą sprężyny, przednie zawieszenie, zawieszenie przód, opona przód, tarcze przód, obręcz przód, klocki przód, zaciski przód. Zaczynamy. O, jak jest, jak widać, od 1 do 13. Fajnie się tutaj podświetlają te całe komponenty. Widać, to wszystko fajnie, ładnie wygląda. Jedyneczka. Obręcze. Założone, założone. Śrubki. Obręcze widelców. Śruba obustronna. Dokręcamy wszystko. Zamontujemy sobie teraz te klocki. Zabezpieczamy. I teraz jedziemy. Dokręcamy te stworzenie, dobra. Mamy ładnie przód. Dobra. Teraz zaciski tył. Zamontujemy. Tak samo będzie cała lista od tego, jak co trzeba zrobić. Fajnie tutaj podpowiada jednak graczowi, co należy pierwsze zrobić. Lista od 1 do 15. Zabezpieczamy sprężynę. Zamontujemy amortyzator. Dokręcamy stworzenie. Ustawkowo jest zapięte we właściwej pozycji. Dokręcamy śrubami. Umieszczamy tarczę we właściwym miejscu. Dokręcamy śrubki. Założymy oponę na obręcz. Umyśl obręcz wahaczu. Umyśl go tą śrubę, dokręć nakrętki. Naprawdę wszystkie fajne tutaj są podzespoły, elementy, które naprawdę mi się bardzo podobają w tej grze. Naprawdę można by było tutaj spędzić naprawdę no dobre kilka, no myślę, że takie z godzinkę, no spokojnie, żeby na przykład sobie ten motocykl troszkę lepiej na przykład stuningować. No to może tutaj dźwignia hamulca sobie też tutaj zamontujemy. Dokręcamy. Mamy. Kolejne. Pompa. Hamulca. Ładnie. I teraz się zastanawiam, czy to budować, czy też i nie. Bo to jest niepotrzebny element. Ja myślę, że go tutaj jednak nie będziemy budować. Zbiornik płynu. Olej. Ktoś by mógł tutaj powiedzieć, że tego zbiornika od płynu hamulcowego nie ma. Tutaj. Jak ktoś daje na przykład tutaj w tym miejscu jest ten cały zbiornik w motocyklach. Jak się przeprowadza serwisy. Dlatego jak są na przykład dwa takie zbiorniczki, to samo. Od sprzęgła taki zbiornik jest. I jest ten zbiornik od hamulca. Od dźwigni hamulca. Dobra. Tutaj tego nie będę budował. Wydech. Tak jest, wydech będę tutaj musiał zabudować. I mamy. Wydech już jest tutaj skręcony, chociaż troszkę nie po kolei, bo... Troszkę nie po kolei pojechałem, ale dobra. Błotniki. Niech będą. Dokręcamy błotniki. Jest. Dokręcone. Błotnik przód. Pięknie. O, szyby te na teraz na razie nie, ale obiepki jak najbardziej. Ale poczekamy, bo na razie tego tutaj nie można. Manetka prawa. Manetka lewa.
Mamy, już mamy. Tutaj motocykl prawie zrobiony, jest siodełko. O właśnie, jak jest siodełko, to trzeba i filtr, od razu zabudować elektronikę, od razu owiewkę i dopiero siodełko, dlatego że nam nie pozwoli od razu. Zaraz powiem, dlaczego pierwsze trzeba owiewkę założyć, dopiero później siodełko, bo by nam to nie pasowało. Za chwilę to pokażę, dlaczego. Dobra, tutaj mocowanie tablicy bym mógł tutaj dać, ale tego nie będę dawać, ani tutaj nie będę dawać tego lusterka. Siodełko. Tak jest, teraz elektronika. Pięknie, elektronika już tutaj jest. Jak jest elektronika, to już też musi być filtr powietrza. Dobra, filtr powietrza już jest zabudowany. Łańcuch. Oczywiście bez łańcucha musi być. Tutaj koło jeszcze, ten przednie, zębate. Nakrętki. Dokładnie. Łańcuch. Zabezpieczamy łańcuch, żeby nam nie spadł podczas jazdy. Pompa. Dokręcamy śrubę. I dokręcamy. Mamy pompę i dźwignię. Sprzęgła. Teraz to nic. Tak jest. Owiewka. O, już mamy złożony ten motocykl. Bardzo ładnie. Już jest on złożony. Teraz szyba. I dokręcamy. Ładnie, już mamy Yamahę prawie całą zrobioną. I teraz zostało nam tylko i wyłącznie siodełko. Dlaczego mówiłem o tym siodełku? Właśnie chciałem wspomnieć. Zaraz zobaczycie, dlaczego siodełko na samym końcu. O właśnie, jak jest tutaj nasza owiewka, to byśmy mieli problem ze złożeniem po prostu tego siodełka. Trochę dziwnie twórcy to zrobili, bo jednak klasowane, tak jak przed chwilą widzieliście, że nie mogłem na początku tego siodełka dać, dopiero kiedy muszę pierwsze owiewkę założyć, dopiero później siodełko. Ale jak widać, jak one jest tutaj, no wręcz wyprofilowane, no to ktoś by tutaj się troszkę kłócić z tym, że nie byłoby takiej zależności, że mógłby pierwsze siodełka, później owiewka, albo na odwrót, że pierwsza owiewka, później siodełko. Ale jest, jak widać, tych trzech elementów nie trzeba budować. Mamy tutaj gotowy motocykl. Jest on tutaj w pełni zrobiony. Możemy sobie przejść do salonu i oto odpalić naszą Yamahę, już gotową i zrobioną, przygotowaną do jazdy. Ale w tym odcinku też, oprócz składania motocykla, bym chciał jednak jeden komponent tutaj wymienić, czyli tarczę, dokładnie przód. No bo naprawdę ten komponent uległ mi uszkodzeniu. Naprawdę, tą tarczę sami widzieliście, aż na czerwono ona była. Dlatego muszę się dostać do tej tarczy po kolei, zdejmując te wszystkie komponenty, jakie tutaj widzicie, czyli stworzeń, zaciski, starczy, klocki, zdejmuj klocki, odkręcamy wszystkie nakrętki, tutaj tą śrubę dwustronną, usuń obręcz z widelcza, wyjmujemy śrubę i po prostu teraz możemy przechodzić do po prostu wymiany tego komponentu. Jak widać, jest tutaj stan 40%, więc ja muszę tutaj zdecydowanie jakąś sobie lepszą tarczę tutaj zakupić w sklepie. Dlatego przechodzimy do tutaj tych tarcz i myślę, że taka tarcza, która by tutaj była naprawdę bardzo dobra. Jest tutaj nawet masa naszej tarczy, czy większa, czy mniejsza, czy po prostu takich firm, jakie tutaj mamy. Tutaj nie ma braku zgodności, więc możemy tylko i wyłącznie mieć 5 tarcz do wyboru. Jednak bardzo mi się podobają te żółte,
więc sobie tutaj to kupimy. Pięknie, jest kupione. Przechodzimy wstecz. Kup. Zmieniamy sobie tutaj na te tarcze. Te mógłbym po prostu sobie zaznaczyć sprzedaj. Tak, to sprzedajemy te tarcze, teraz sobie zabudujemy. Mam nieco cięższe tarcze. Ładnie. I teraz możemy sobie to wszystko zabudować. Tutaj, żeby tak szybciej poszło, to od razu przechodzę do zacisku. Wtedy po kolei. Zakładamy widelca i wykonujemy te same czynności, co na samym początku. Czyli wszystko sobie tutaj fajnie pobudujemy. O, mamy. Motocykl jest tutaj zbudowany. Jak widać, ładne te tarcze są. Koloru żółtego. Także jeszcze przejdę do salonu. Jak to wygląda ładnie. No i jak z perspektywy kariery, jak to wygląda. No, także z takim odcinkiem się z wami tutaj żegnam. Jak się podobało, łapkujcie, komentujcie na temat Rims Racing, jak to jest tutaj zrobione. Także do zobaczenia.